Ukraińców jest zachowanie Radosława Sikorskiego. Departament Stanu określa go mianem rosyjskiej dezinformacji. Co jeszcze się musi stać, żeby Donald Tusk łaskawie wyrzucił tego szkodnika, tego kretyna z polskiej polityki? No nie ma granicy, którą już Radosław Sikorski nie może przekroczyć. On przekroczył każdą możliwą granicę. Niech sobie weźmie ten Chobielin, niech się wyprowadzi pod Moskwę, tam gdzie jest jego miejsce. Skończmy wreszcie w polskiej polityce dyskusję na temat w ogóle toczonej debaty, gdzie polityk może być bezkarny i używać może takich słów. Sabotaż w sytuacjach wojennych jest czymś, co jest absolutnie nie do zaakceptowania. Ale pojawia się teraz nowe nazwisko. Widziałem w nocy wpis, nie wiem w jakim stanie, czy może panowie akurat w jakimś mają problemy z jakimiś używkami, ale był minister finansów również jakiś wpisuje, że popiera te słowa, czy nawiązuje do tych słów. No szanowni państwo, naprawdę, Donald Tusk, jeżeli chce jakkolwiek zachować twarz, która ma dotyczyć polskiego polityka, powinien natychmiast wyrzucić Radosława Sikorskiego z kręgu polityków Platformy Obywatelskiej. Kiedyś, jakiś czas temu, pan Kierwiński powiedział, że za jedną wypowiedź się nie wyrzuca. To ile tych wypowiedzi jeszcze musi być? No panie Kierwiński, panie Budka, co jeszcze ten Sikorski musi zrobić? Co ma jechać i w telewizji być 24 godziny za wschodnią granicą? Ma jechać na wiece Władimira Putina, żebyście go wyrzucili? No granica została przekroczona. Sabotażysta, szkodnik i pytanie jest takie, czy jakimś materiałem dysponują służby rosyjskie, skoro on się tak zachowuje. No nie ma granicy, której już Radosław Sikorski może przekroczyć. Jest on dzisiaj symbolem prorosyjskiej polityki resetu z Rosją, dialogu z Rosją taka, jaka ona jest. To są słowa i Tuska, i Sikorskiego. Ale to, co się dzieje już po 24 lutego 2022 roku, kiedy spadają bomby, kiedy zabijani są niewinni Ukraińcy, kiedy atakuje się szpitale, Radosław Sikorski jakimś przekazem uwiarygadny, jakieś 10 dni wymyśla, tam jest, ba, on jeszcze sugeruje, że być może ktoś inny stoi za kwestią sabotażu, jeżeli chodzi o Nord Stream. Skąd on ma takie informacje? Skąd on to w ogóle wziął? Czy on jest w jakimś permanentnym stanie, gdzie jego świadomość jest wyłączona? Chyba nie. To jest jakiś celowy zabieg i pytanie jest oczywiście, dlaczego Radosław Sikorski się tak zachowuje? Ale pamiętajmy, że Radosław Sikorski nie działa jednoosobowo. On jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Polityk wybrany z list Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. Gdzie są ci wszyscy obrońcy praworządności? Gdzie jest pani Gasiuk-Pihowicz? Gdzie są ci wszyscy mądrale, którzy potrafią krzyczeć, a kiedy jest potrzeba postawienia kropki nad i i zabrania głosu w ważnej polskiej racji stanu, nagle nie widzimy tu ani Donalda Tuska, ani pani Gasiuk-Pihowicz, ani pana Kierwińskiego, ani pana Budki. To świadczy o tym, że jest w Platformie jakaś tolerancja na tego typu prorosyjską politykę, która jest uprawiana przez Radosława Sikorskiego. No i tak jak wspomniałem, na pewno nie można nazwać, że to jest działanie propaństwowe. Jest to wymierzone przeciwko Polsce, polskiej racji stanu i przeciwko również NATO. Dziękuję. Czy mam państwo jakieś pytania? No to jest oczywiście pytanie, jaką wiedzą również może dysponować Radosław Sikorski, że boi się go na tyle Donald Tusk, że w sytuacjach przekroczenia tej granicy, ja sądzę, że nikt tutaj nie będzie polemizował z tą tezą, że Radosław Sikorski, wypowiadając takie słowa, wpisał się w narrację Federacji Rosyjskiej, zresztą to mówiąc wprost, bo nawet jeżeli ktoś ma wątpliwości, to proszę zobaczyć, jakie są oświadczenia w tej chwili, jak wygląda telewizja rosyjska pod kątem właśnie wypowiedzi Radosława Sikorskiego kolejny raz. On jest nazywany chyba obrońcą prawa międzynarodowego, no to szanowni państwo, przez stronę Federacji Rosyjskiej, więc Donald Tusk jest dzisiaj w trudnej sytuacji o tyle, że jeżeli nie wyjdzie, no to akceptuje tą politykę prorosyjską. Sam się wpisuje, podpisuje się pod tymi słowami swojego europosła. No i to jest apel i również apel do państwa, żeby jak najbardziej nagłośniać i robić pewną presję na Donaldzie Tusku, dlatego że były szef, de facto można powiedzieć w cudzysłowie prezydent Unii Europejskiej, były premier, powinien natychmiast zareagować, no bo on odpowiada politycznie za linię Platformy Obywatelskiej. Brak jego reakcji, tak samo jak brak reakcji Platformy Obywatelskiej, jest akceptacją polityki, która wpisuje się wprost w rosyjską dezinformację. Nawet jeżeli ktoś ma wątpliwości, jeżeli to wypowiada polski polityk, to pragnę przypomnieć, że Departament Stanu USA już nazwał Radosława Sikorskiego i jego działania rosyjską dezinformacją. Panie ministrze, czy jako wiceminister środowiska jest pan za rozwojem energii wiatrowej w Polsce?
Uważam, że stabilizowanie energetyki wiatrowej, energetyką gazową nie jest najlepszym wyjściem. W polskim miksie energetycznym stabilne źródła energii, takie jak węgiel, dzisiaj powinny być priorytetem. Ale odpowiem też Pani na kolejną kwestię, jeżeli chodzi o wiatraki. Gdyby tak było, że wiatraki są wyjściem z sytuacji kryzysowej, to Niemcy i chociażby Holandia miałyby zdecydowanie tańszy prąd i nie byłoby również tam kryzysu energetycznego. Taka decyzja będzie podjęta ze strony Solidarnej Polski, dopóki nie omówimy jeszcze szczegółów, jeżeli chodzi o poprawki, bo oczywiście decyzja w zakresie, tak jak Pani wspomniałem, zniesienia zasady 10 haczy odległości pomiędzy zabudową a wiatrakami 10 razy, no uważamy, że jest zasadą, która jest bezpieczna. Być może można rozmawiać o jakiejś ewentualnie zmniejszeniu tej odległości, ale istotne jest to, że najważniejsze jest bezpieczeństwo energetyczne państwa polskiego. Dlatego muszę się przyjrzeć wszystkim poprawkom. Wiem, że tych poprawek ma być bardzo dużo, jest dużo projektów, więc będziemy o tym dyskutować, ale Solidarna Polska jest przeciwko jakikolwiek dzisiaj działaniom, które nie dają gwarancji bezpieczeństwa energetycznego. Ale pieniędzy nie będzie skapało. Ale za chwilę, jeżeli nie wiem, czy Pani przyjechała, ale jeżeli mowa o wiatrakach, to za chwilę może się okazać, że Pani samochód będzie mniej opłacalny, jest spalinowy. Kwestia kamieni milowych jest nie do zaakceptowania. Podatek od rejestracji, od posiadania samochodu spalinowego, czy chociażby dodatkowe koszty od dróg ekspresowych, to jest coś, na co Solidarna Polska nie chce się zgodzić. Na czym Pan opiera sugestię, że rosyjskie służby mają coś na Radosława Sikorskiego, skoro powszechnie wiadomo, że w czasach, kiedy pański prezes Jarosław Kaczyński 13 grudnia spał do południa, co mu do dzisiaj wypominają demonstranci pod jego żoliborską willą, Radosław Sikorski towarzyszył jako dziennikarz mujahedinom walczącym z inwazją radziecką w Afganistanie. Dostał zatem misję World Press Photo. Również opublikował książkę wysławiającą ich antykomunistyczną walkę. Panie redaktorze, to, że pan go ma za idiotę, to już jest zupełnie inne stanowisko. Ja go nie mam za idiotę, więc jeżeli nie jest idiotą, to pytanie, co może go motywować, że ma takie wypowiedzi, bo jeżeli pan stawia takie tezy, że to jest człowiek, który jest antyrosyjski, to dlaczego jest wykorzystywany przez propagandę rosyjską? Naprawdę pan sądzi, że po tylu latach doświadczenia w sprawach zagranicznych, mówienie o tym, że Stany Zjednoczone odpowiadają za działania związane z Nord Stream, czy jeżeli chodzi o pewien tam element sabotażu, to jest sprawa, która jest wyjaśniana, czy ambasador rosyjski wykorzystuje to podczas debaty w ONZ, a Departament Stanu określa go rosyjską dezinformacją, czy również będzie pan polemizował z Departamentem Stanu USA? Bo ja nie. To już była kwestia, która była wyjaśniana wielokrotnie, był blok głosowań. Z tego, co mi wiadomo, to będziemy popierać ten projekt. Z jednego prostego względu, przybliżenie możliwości głosowania, czy właściwie większa frekwencja działania prodemokratyczne, to są te działania, które powinny przypisywać się we wszystkie aspekty funkcjonowania w polityce. To jest dobrze, że w mniejszych miejscowościach będzie łatwiejsza droga do zagłosowania w wyborach, a przecież święto demokracji to wybory. Ja przeanalizowałem te uwagi i muszę przyznać, że to chyba jest takie działanie bardziej polityczne, że mamy nic nie robić, bo tak i tylko i wyłącznie Platforma Obywatelska jest ta jedyna sprawiedliwa, a działania prodemokratyczne nie mogą być podejmowane, więc coś abstrakcyjnego. Jak się opozycja w samej Prawie i Sprawiedliwości? Mówił Solidarnej Polsce, Prawa i Sprawiedliwości przeciwko ustawie. Słodka tajemnica kuchni politycznej, nie będę mówił, kto jest za, kto jest przeciw. Nie byłoby też fair, gdybym ujawniał Państwu, jakie dyskusje się odbywają. Oczywiście, no to sami Państwo wiecie, że w gronie posłów Prawa i Sprawiedliwości jest dyskusja na ten temat, ale to jest dyskusja na temat merytoryczne. Dyskutujemy o tym, co jest ważne w polskim miksie energetycznym. Jak wygląda bezpieczeństwo energetyczne? To dobrze o tym rozmawiamy. My zajmujemy się, widzicie Państwo, kwestią energetyki. A czym się Platforma powinna zająć? Radosławem Sikorskim i rosyjską dezinformacją. To jest różnica klas politycznych. My rozmawiamy o rzeczach, które są ważne, a opozycja rozmawia o tym, co Radosław Sikorski dzisiaj czy jutro powie i jak wpisze się w narrację Federacji Rosyjskiej. Jak pan ocenia komendanta głównego policji? Jest 12 lat waszego obecnego publicznego w ostatnim czasie.
Żeby ocenić komendanta, to musiałbym oczywiście mieć większą wiedzę w zakresie funkcjonowania policji. Mogę powiedzieć, że w zakresie, w którym ja odpowiadam przed zwalczaniem przestępczości środowiskowej, komendant policji stoi zawsze na wysokości zadania. To za jego kadencji m.in. priorytetem stały się przestępstwa środowiskowe. I w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej muszę przyznać, że nigdy nie było tak doskonałej współpracy jak z panem generałem. Dziękuję. No nie jest politykiem, więc trudno, żebym... Ale to jest funkcjonariusz. Te wydarzenia, które to albo brał udział, albo jest z nimi jakoś powiązany w ostatnim czasie. Pytanie, czy politycznie jest obciążeniem dla obozu Zjednoczonej Prawicy? Nie znam na tyle materiałów, czy też informacji, które pani mówi. Nie wiem, co jest prawdą, co nie, ale z tego, co orientuję się, patrząc na pracę pana generała, uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry pierwszy policjant Rzeczpospolitej. Jak rozmawiałem z jego podwładnymi, nie wprost, tylko podwładnymi, którzy są po prostu policjantami lub też służyli jeszcze niedawno w polskiej policji, są dumni z tego, że właśnie taka osoba, a nie inna, przez bardzo długi okres jest ich szefem, jest pierwszym policjantem. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, ale to opozycja wszystko zawsze ośmiesza. Niech się zajmą Radosławem Sikorskim, wszyscy eksperci od bezpieczeństwa, od tych spraw, które dotyczą istoty polskiej racji stanu, bo Radosław Sikorski, tak jak wspomniałem, jest jednym wielkim sabotażystą, szkodnikiem i mam nadzieję, że tym odpowiednie również organy się zajmą. Dziękuję bardzo.